Dzień dobry. Dzisiaj będzie króciutki filmik o zapleczu. Jak to z zapleczem bywa? Nie zawsze tam jest porządek. Tutaj jest już bardzo porządek, bo pani Grażynka tutaj świetnie dyryguje w tym roku. Już bardzo dużo rzeczy jest na jej barkach. Ja tylko króciutko chcę pokazać, bo tu jest takie zaplecze za blokiem, za śmietnikiem. Tu mamy wodę. Tam za chwilę pokażę komposty. To jest taki grajdołek, który każdy ogrodnik potrzebuje. Czyli jest potrzebne takie miejsce, żeby sobie zebrać materiał do kompostu, żeby zostawić różne rzeczy, no żeby troszkę nie mieć aż tak super pięknie jodniki. W mieście to z reguły w większości osób bardzo przeszkadza. Tutaj też trochę przeszkadzało, ale sobie z tym poradziliśmy. Żeby nam nie wchodziły psy, jest zrobiony taki mały płotek. I jeśli pozwolicie, to ja pokażę tutaj, co my tu mamy w tym roku, bo co roku mamy inne rzeczy, ale myślę, że to, co w tym roku jest bardzo ciekawe do pokazania. Mamy nasturcje, które jemy. Mamy piękne kosmosy, żeby nam troszeczkę zasłoniły. Mamy posadzone przez panią Grażynkę pomidorki na gietek. I dzisiaj jest okazja filmowa. Pokażę korzeń światła. Pomimo suszy, bo był taki okres chyba ponad 2 miesięcy, że nawet w beczkach nie mieliśmy wody, to ten korzeń światła w tym roku wygląda bardzo dobrze. Będą zbiory pewnie koło listopada, grudnia. W tamtym roku 8 grudnia wyciągaliśmy. Jest okazja, żeby pokazać bulwki. Chodźcie bulwki, bądźcie ostre. Tak, bulwki są. Korzeń świata sobie dobrze radzi. To jest duża donica, taka na potrzeby, że tak powiem, rozplenienia tej rośliny na większą skalę. Bardzo mnie cieszyło na wiosnę, że sporo osób się zaangażowało i tą roślinę kupiło ode mnie z myślą o tym, żeby ją w Polsce rozplenić. To jest nasza roślina, która ma nas w Polsce wesprzeć, jeśli chodzi o leczenie nas z różnych ciężkich chorób, często nieuleczalnych, środowiskowych, trudnych do opanowania i ma wspierać nasze ciało eteryczne, podobnie jak eurytmia. Tu jeszcze pokażę, tak, mamy Boże drzewko do herbaty na to, na okoliczność czyszczenia wątroby. Tu różne resztki, typu na przykład widzicie pomidory, które nie znalazły gdzieś indziej miejsca. Tu dekoracja. Tu jakieś ziółka, które można sobie pozbierać do kanapki. To prawda, to jest blisko ulicy. Bambusy trochę zasłaniają drzewa, zgadzam się. Ale naprawdę lepszym rozwiązaniem jest mieć trochę chociaż swojego własnego, niż wszystko kupować w sklepie. A druga działka, którą mieliśmy do dyspozycji przez 2 lata, w Słoszowicach, to mam nadzieję, że ją za dzień, dwa nagram, bo tam będziemy zabierali do przesadzenia truskawki. No i takie grajdołki. I teraz tak, żeby coś pokazać jeszcze z ważnych rzeczy, mianowicie tu jest kompost, który jest tutaj w takich 2 pojemnikach prowadzony od 10 lat. Dzisiaj nie mam możliwości, bo tylko przyszłam tu na chwilę, żeby coś sobie zobaczyć. Nie mam możliwości, żeby pokazać, jak to wygląda w środku. Ale zobaczcie, tu jest przepracowana materia na samym dnie i w tym kompostowniku mamy między innymi, teraz chyba nawet mi się udało znaleźć jedną żywą, proszę bardzo, jest dżownice amerykańskie, które kilka lat temu miałam sprowadzane od pana, o jest piękna, sprowadzane od pana z Ustrzyk. Przywiózł mi w butelce, wszystko mi opowiedział, jak to dokładnie robić. Widać było, że pasjonat. Także do nas pasjonatów świat należy. I te drzewnice, ja z nich nie robię żadnych gnojówek. One mają jedyne zadanie, tylko pracować tutaj w kompoście. I preparaty biodynamiczne powodują to, że ten kompost później jest płodny. Czyli jeżeli potem go wysypiemy na grządki, to nam się poprawia jakość gleby, bo naprawdę to każdy doświadczony ogrodnik może potwierdzić, że kompost, który jest zgnity, zepsuty, on nie daje plonu, tylko daje po prostu śmieci. No i na bieżąco trafiają tutaj wszystkie odpadki, które są w okolicy. I bardzo ważne, że mamy wodę, czyli ten kompost powinien być nawadniany i dobrze prowadzony tak, żeby później z niego plony były żywe. A tu rudbeckie. Dziękuję za uwagę.